Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w poniedziałkowej audycji Gość dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wojskowy komendant uzupełnień w Ciechanowie, podpułkownik, magister, inżynier Krzysztof Futyma. Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Czołem Panie podpułkowniku, powinnam powiedzieć. Czołem Panie redaktor. Będziemy mieć wojsko w Ciechanowie. Bardzo się cieszę z tej informacji. Już miesiąc temu pan się na sesji Rady Powiatu podzielił z naszymi mieszkańcami tą informacją. To będą Wojska Obrony Terytorialnej. To dzisiaj przyszedł czas, żeby powiedzieć troszkę o szczegółach tej informacji. Od kiedy żołnierze wrócą do jednostki w Ciechanowie? Proszę Państwa, zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, z 21 listopada 1967 roku, z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadza się piąty rodzaj służby wojsk, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej. Oprócz wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych, będziemy mieli piąty rodzaj Wojska Obrony Terytorialnej. Czy to znaczy, że już za niespełna dwa tygodnie już żołnierze tutaj przyjadą do Ciechanowa? No nie do końca za dwa tygodnie, ale od 1 stycznia 2017 roku będziemy prowadzili nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, która powstanie w Ciechanowie. Powstaną dwie jednostki, będzie dowództwo brygady i batalion. W jakiej liczbie, ilu żołnierzy tutaj będzie stacjonowało w Ciechanowie? Proszę Państwa, trudno w tej chwili mi powiedzieć, jaka liczba to będzie, ale mówi się, że o pełnej gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, którą mają osiągnąć do 2019 roku, to jest około 53 tysięcy. W całym kraju. W całym kraju. Mhm. Czy już w związku z tym, że no lada chwila będzie nabór i żołnierze wrócą do jednostki w Ciechanowie, czy już są tam jakieś prace porządkowe czynione? Bo ja przypomnę, Państwo zapewne doskonale pamiętacie, że jednostka wojskowa została opuszczona przez żołnierzy 6 lat temu w związku z rozformowaniem, z decyzją o rozformowaniu pułku w Ciechanowie. Tak, proszę Państwa, miałem okazję brać udział w rekonesansie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i Dowództwa Generalnego w lipcu w jednostce wojskowej. Komisja stwierdziła, że obiekt nadaje się od razu prawie do wprowadzenia wojsk. Czyli przez te 6 lat niewiele tam, że tak powiem, zniszczał. Tak, drobna kosmetyka, no, pewne elementy trzeba wprowadzić, no, typu łączność, usprawnienie systemu łączności, ale te prace trwają i obiekt nadaje się do wprowadzenia wojsk. Czyli dobrze był konserwowany, dobrze był i pilnowany. Pilnowany właśnie. I na szczęście wandale nie, i złodzieje nie zniszczyli tego pięknego obiektu zabytkowego w dużej zresztą mierze. Powiedzmy ogólnie, co to są Wojska Obrony Terytorialnej? Co będzie należało do zadań tego wojska? Tak jak już, proszę Państwa, mówiłem, że to jest będzie piąty rodzaj wojsk. Do ich zadań podstawowych będzie należało m.in. prowadzenie działań obronnych, współdziałanie z wojskami operacyjnymi i wsparcie jego elementów poza układem militarnym. Realizacja wszystkich przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego, prowadzenie działań informacyjnych, udzielanie pomocy ludności cywilnej przy zwalczaniu klęsk żywiołowych, ochrona obiektów różnego rodzaju. Takie ogólne zadania będą spoczywały na Wojskach Obrony Terytorialnej. Mhm. Czyli jak nas tutaj Łydynia zaleje albo wicher pozrywa łączność i dachy, to wojsko nam pomoże, będzie w tych zadaniach pomagało. Dlatego, że są to działania kryzysowe, niemilitarne. Mhm. I takie zadanie będzie, na pewno. Ale mówił pan coś o gotowości. Czy to będzie w 2019 roku, czy to będzie gotowość bojowa, czy to jednak będą jednostki militarne? Wszystkie jednostki obrony terytorialnej mają osiągnąć gotowość do działania, czyli okres szkolenia 3-letni dla poszczególnych. To nie gotowość bojowa. Jeszcze nie. Czy decyzja o ulokowaniu dowództwa brygady i batalionu w Ciechanowie była poniekąd podyktowana tym, że tu właśnie istnieje ta infrastruktura? Na pewno tak. Po prostu z racji tej, że lokalizacja tych brygad i batalionów no, ma się odbyć na infrastrukturze istniejącej już, czyli po byłych jednostkach wojskowych, które jednostki opuściły, a obiekty no, po prostu stoją niewykorzystane. I dlatego między innymi ta infrastruktura
brana była pod uwagę. Mhm. I teraz do pana zadań i pan się pewnie w najbliższych miesiącach nad tym będzie bardzo skupiał, żeby ci żołnierze, którzy będą w Ciechanowie, pochodzili stąd i z tego rejonu najbliższego. Najlepiej by było. No najlepiej by było, jest takie moje zadanie. To powiedzmy o tym powołaniu. Gdzie się należy zgłosić, aby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej? No więc tak, proszę państwa, ja jeszcze tak tutaj wyjaśnię, że według projektowanych regulacji żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej mogą być wyłącznie obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat, ale to powiemy w późniejszym, mają pierwszeństwo żołnierze, byli żołnierze rezerwy, rezerwiści, jak również osoby, które nie do chwili obecnej nie odbywały żadnej formy służby. Mhm. I po prostu no, chodzi o to, że jest okazja dla tych mieszkańców, dla osób, którzy pochodzą z tego terenu, żeby tutaj mogli, jeżeli mają ochotę, odbyć tą służbę, służyć ojczyźnie w różnych formach. A jakie korzyści spełnienia takiej służby będą wynikać, to o tym powiemy za chwilę. To właśnie powiedzmy, kto może się ubiegać, oprócz tego, że ma obywatelstwo polskie, jakie trzeba spełniać jeszcze warunki? No więc tak jak powiedziałam, obywatelstwo polskie. Czy karalność tutaj ma jakieś znaczenie? Tak, ma wpływ. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby, bo to będzie rodzaj czynnej służby wojskowej. Posiada wiek co najmniej 18 lat, to co powiedziałam wcześniej. Nie była karana za przestępstwo umyślne. Nie była przeznaczona na przykład do służby zastępczej. Nie odbywa akurat służby w różnych formach, czyli w Narodowych Siłach Rezerwowych, czy korpusie służby kontraktowej, ochotniczej. Czy kobiety mogą się tak, ubiegać o służbę? Tak, kobiety, jak i mężczyźni mogą ubiegać się. I jakie zadania będą kobietom przydzielane? Takie same jak mężczyzn? Takie same jak i dla mężczyzn. Czyli tutaj będą na równi traktowane? Na równi. Czy osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z wojskiem i nie mają żadnego doświadczenia w tym temacie, mogą się ubiegać o wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej? Tak, proszę państwa, jest przewidziane. Ja tutaj jeszcze wyjaśnię, że Wojska Obrony Terytorialnej posłuży się dwoma takimi terminami. Będzie to żołnierz obrony terytorialnej, jak również terytorialna służba wojskowa. I terytorialna służba wojskowa, ona będzie pełniona w dwóch takich wariantach. Wariant rotacyjny i dyspozycyjny. I osoby, które do tej pory nie były związane z wojskiem, a chcą być tymi żołnierzami, muszą odbyć 16-dniowe przeszkolenie wojskowe, które zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej. I wtedy jest prawowitym żołnierzem i może dalej pełnić służbę w obronie terytorialnej. Mhm. Czyli są tutaj różne możliwości służenia. Różne możliwości, tak. Z tym, że warunkiem jest złożenie przysięgi wojskowej. Nie tyczy to żołnierzy, byłych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli służbę wojskową, złożyli przysięgę i już ten etap mają za sobą. No właśnie to powiedzmy, czy te procedury rekrutacyjne dla cywili i dla żołnierzy rezerwy są takie same? Różne są, dlatego że dla rezerwisty, który złożył przysięgę, odbył służbę, będzie już to ułatwione, bo po przejściu kwalifikacji zostanie od razu wcielony do jednostki wojskowej. Natomiast osoba, która jeszcze nie była, zaczyna od zera, musi, jeżeli się zgłosi do Wojskowej Komendy Uzupełnień, musi zadeklarować się, że chce odbyć 16-dniowe przeszkolenie zakończone przysięgą wojskową i wtedy będzie wcielony do służby dalej. A jakimi dokumentami trzeba dysponować na takiej rozmowie rekrutacyjnej? No przede wszystkim no, wniosek, który będziemy wydawali. Wniosek, życiorys, uprawnienia dodatkowe, które są przydatne w wojsku. Dowód, na przykład jakie? No na przykład... prawo jazdy kategorii C. C, C plus E, D. Obsługa koparki. A czy na przykład bezwzrokowe pisanie na maszynie? Jeżeli takie stanowisko będzie, to przydatne będzie. Wózek widłowy? Tak. Mhm. Wózek widłowy. No różne maszyny typu ciągnik, no takie, które no, w różnych robotach, czynnościach są wykorzystywane. Mhm, koparka jednoczarowpakowa, ładowarka. Mhm. A znajomość na przykład języków obcych, czy tu będzie brana pod uwagę? No na pewno, dlatego że no, będziemy się poruszali to w terenie.
No i ten język no, przydatny też będzie, jeżeli ktoś ma umiejętności, posiada takie, no wskazane też jest. Czyli tak, dokumenty już wiemy, wniosek trzeba pobrać. Kiedy się można zacząć zgłaszać? Proszę Państwa, do Wojskowej Komendy Uzupełnień możemy się już od dzisiaj zgłaszać, dlatego że my budujemy bazę danych. Robimy taką bazę danych. Rekonesans. Rekonesans, tak. W pierwszej kolejności mają osoby, które mają meldunek stały na tym terenie, czyli powiat ciechanowski, płoński, żuromiński, mławski. Z tego terenu. I dlatego budujemy tą bazę. Będziemy wyjaśniali indywidualnie, na czym ta służba będzie polegała. Szczegółowe informacje już na miejscu Wojskowej Komendzie uzupełni. A czy mogą się o tą służbę ubiegać osoby, które mają kategorię zdrowia D? Tak, proszę Państwa, ustawa przewiduje taką możliwość. Zaproponowane te regulacje ustawy. Takie rozwiązania pozwolą rekrutować, jak i również z kategorią A, ale głównie niektóre stanowiska będą uwolnione, że ta kategoria D nie będzie przeszkadzała, typu informatyk w jednostce wojskowej. Bo kiedyś D to od razu była jednoznaczna z dyskwalifikacją, prawda? Kategoria D to była kategoria, która mówiła, że jest niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju. Teraz taka możliwość będzie. Będziemy kierowali osoby, jeżeli na danym stanowisku będzie potrzeba zmiany kategorii, będziemy osobę zainteresowaną ochotnika, bo to trzeba powiedzieć, że to jest osoba ochotnik. No tak. Będziemy kierowali na Wojskową Komisję Lekarską w celu określenia kategorii zdrowia i stan psychofizyczny. Jeżeli będzie zmiana kategorii, będzie powołana. A jak pan sądzi, jakie będzie zainteresowanie wstąpieniem do tych Wojsk Obrony Terytorialnej? No jest to, proszę państwa, jest to oferta dla nie tylko młodych ludzi, ale dla osób, którzy no, byli kiedyś w wojsku. No, pełnienie służby pozwoli im też, no, jak to dla tych, doliczyć do emerytury też, czas pełnienia służby będzie wliczony. Jest to oferta dla osób, dla klas mundurowych przede wszystkim też, dla członków organizacji proobronnych, bo też na tym terenie mamy organizacje, które po prostu no, chcą pełnić służbę, ale jako ochotnik. Powiedzieliśmy, że te procedury rekrutacyjne dla cywili, dla żołnierzy rezerwy są inne troszkę. A jaka jest procedura w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy ma już w tej chwili podpisany kontrakt z Narodowymi Siłami Rezerwy, a chciałby, jest zainteresowany wstąpieniem do... No więc, proszę Państwa, no, zgodnie z obowiązującymi obecnie tymi przepisami w zakresie objętym pytaniem przez Panią, do czasu wygaśnięcia lub uchylenia tego przedziału kryzysowego, żołnierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków z tego przedziału wynikającego. Czyli ma kontrakt i ma do wygaśnięcia kontraktu. Dokładnie. Nie może wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. No może się obiegać o służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej jedynie wtedy po wygaśnięciu lub no, uchyleniu kontraktu. Jakie są limity wiekowe dla żołnierzy zawodowych i pełniących terytorialną służbę wojskową? No więc limitem takim wiekowym dla żołnierzy zawodowych, który już nie pozwalał służyć dalej, to był wiek 60 lat. Tak jest. Natomiast no, propozycja, aby żołnierze terenowej służby wojskowej mogli pełnić służbę do osiągnięcia 55 lat w korpusie szeregowych i w korpusie podoficerów oficerów 63 lat. Także ten okres no, trochę będzie zmieniony. To powiedzmy, dlaczego warto rozważyć tą opcję? Jakie korzyści można osiągnąć pełniąc służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej? No więc, proszę Państwa, wstępując w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, można liczyć na spełnienie potrzeb w zakresie obrony ojczyzny. Budowanie no, patriotyzmu, rozwój osobisty, podnoszenie kwalifikacji, no, zdobycie wykształcenia w ramach programów stypendialnych, bo też takie przewidziane będą dla żołnierzy terenowej służby wojskowej. No i 3 lata szkolenie przecież samo tak, przez się, i zyskanie no, dodatkowego uposażenia. No właśnie, a jaka będzie pensja? Jaką no więc, żołnierz proszę będzie? Państwa, no, pensja to będzie za każdy dzień pracy żołnierz otrzyma wynagrodzenie według stanowiska, na jakie zostanie przeznaczony. Szkolenie będzie trwało 2 dni, może 3 dni, w zależności w czasie wolnym od pracy. I za
dodatkową taką dyspozycyjność, otrzyma dodatkowy ekwiwalent pieniężny. Mhm. Oprócz tego za każdy dojazd z miejsca zamieszkania, jak i do jednostki i z powrotem, będzie się należało zwrot przejazdu, koszty przejazdu. A jakaś mundurówka? No, te tego, rzeczy? No, wszystko jest skazane, bo służba jest, będzie pełniona od roku do 6 lat. Mhm. No właśnie miałam o to zapytać, jak długo będzie trwała służba? Od roku do 6 lat, ale z możliwością również przedłużenia na następny okres. I tutaj dodam jeszcze, że żołnierz, który po 3 latach służby w terenowych służbie wojskowej może ubiegać się o powołanie do służby zawodowej lub kontraktowej dopiero po okresie 3 lat. Mhm. Jest to jest okres pełnienia czynnej służby wojskowej. Mhm. No już 3-letnie będzie miało jakieś przeszkolenie, prawda, i doświadczenie. Tak. I żeby zawodowym żołnierzem się stać, to co trzeba będzie zrobić? Zdać jakiś egzamin, przejść jakąś procedurę rekrutacyjną? Po prostu odbywać wszystkie ćwiczenia wojskowe przewidziane w danym roku. I te ćwiczenia będą odbywały się w miesiącu, dni wolno od pracy, w ilości 2-4 dni może być, ale się mówi około 20 dni, w okresie od września do czerwca. Następny okres wakacyjny, okres dwutygodniowy, szkolenie w ośrodkach szkolenia na poligonie, aby ten rok szkolenia odbył. I ten warunek, tutaj jeszcze dodam, że każdy żołnierz na zakończenie roku szkoleniowego czy roku kalendarzowego będzie podlegał opiniowaniu w jednostce wojskowej. I ta opinia za odbywanie ćwiczeń, zachowanie, dyscyplinę, efekty w szkoleniu będą miały wpływ na kierowanie później na różnego rodzaju kursy, szkolenia i tak dalej. A jak ta opinia będzie negatywna, to będzie też możliwość skrócenia służby takiemu delikwentowi? Tutaj służba trwa od roku do 6 lat. To jest czynna służba wojskowa. Mhm. I dopiero można skrócić, nie przedłużyć po prostu na następny okres. Rozumiem. Czy służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej da się pogodzić z pracą zawodową? Proszę Państwa, da się pogodzić z pracą zawodową, dlatego że tutaj, jak powiedziałem już kilka razy, że te ćwiczenia będą odbywały się w dni wolne od pracy. Mhm. Takimi dniami wolnymi od pracy jest przeważnie sobota, niedziela. Ale są osoby, które pracują w sobotę, w niedzielę, a mają wolne w tygodniu. Mhm. I taką możliwość będą mogli odbyć w tygodniu, ale to będzie regulował już dowódca jednostki wojskowej. Mhm. Mówiliśmy o korzyściach, mówiliśmy o wynagrodzeniu, że takowe będzie. A czy ci żołnierze dostaną karabiny? Dostaną. Przede wszystkim dostaną umundurowanie. Wyekipowanie całe, dostaną karabiny. Dostaną inny sprzęt, który po prostu będzie w jednostce, który będzie potrzebny do funkcjonowania nie tylko w warunkach, jak to się mówi, wojennych, ale i pokojowych, typu, tak jak mówiliśmy wcześniej, zwalczanie klęsk żywiołowych, typu zawały gdzieś tam na drodze, powodzie, tego typu. Panie komendancie, a czy pan widzi też szansę na rozwój, jeśli chodzi o Ciechanów, o miasto jako takie? Będzie wojsko znowu tutaj w Ciechanowie, będzie stacjonowało, czy to jest jakaś szansa dla miasta? Proszę państwa, ja cały czas mówię, że wojsko w Ciechanowie jest, bo jest Wojskowa Komenda Uzupełnień. No tak. To dodatkowe jednostki będą. No, ja cieszę się z jednej strony, że ten obiekt nie został zdewastowany i ci żołnierze wrócą do Ciechanowa. Będzie to inna forma pełnienia służby, ale wojsko będzie. Mm-hmm. No dobrze, to przypomnijmy jeszcze na koniec, gdzie się należy zgłaszać, z jakimi dokumentami i jeszcze jakby pan zachęcił naszych tu słuchaczy, żeby przemyśleli tą opcję. No więc tak, proszę państwa, zachęcam do wstępowania do terenowej służby wojskowej, do Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, z terenu powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego, dlatego że te tereny, te powiaty są najbliższe mojej działalności tutaj. Ciekawa oferta służby, dlatego że można sobie pracować, szkolić się, a w dodatkowe dni wolne od pracy służyć w ojczyźnie i za to zyskać wynagrodzenie, między innymi. Przywilejem jest też również być żołnierzem później zawodowym, jeżeli ktoś chciałby. Ale wybierze tą ścieżkę kariery. Tak, to jest dodatkowa druga ścieżka
do służby zawodowej. I zgłaszamy się do... Zgłaszamy się do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Można bezpośrednio też również do mnie. Wszyscy pracownicy, kadra, udzielamy pełnej informacji na temat Wojsk Obrony Terytorialnej. Także zachęcamy i polecamy oczywiście tą ofertę. Można zrobić coś dobrego dla ojczyzny i dla siebie samego zarówno. Bardzo dziękuję. Panie redaktor, przepraszam, jeszcze skorzystam ze słowa. Oczywiście, proszę bardzo. Panie redaktor, szanowni państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym kadry zawodowej, pracowników Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie, życzymy państwu wszystkiego najlepszego. Dużo uśmiechu, radości, spełnienia marzeń, no i żeby ten nam 2017 rok przyniósł efekty właśnie w tej sytuacji, jak powołanie do czynnej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej. Dziękuję bardzo za te piękne życzenia. Dziękuję za wizytę w studio. Przypomnę, że moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji Goźnia był podpułkownik Krzysztof Futyma, wojskowy komendant uzupełnień w Ciechanowie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30. Natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam państwa jutro tradycyjnie o 13.10. Moim gościem w jutrzejszej audycji Goźnia będzie prezydent Ciechanowa, pan Krzysztof Kosiński. Opowiemy o planach na rok następny i troszeczkę podsumujemy rok, który właśnie mija. Zapraszam. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.